Zgłosiliśmy się do pana z IKAMI ze względu na uciążliwego pana, który kruszy i dewastuje nam drogę. Dewastacja gruzu odbywa się tutaj za tym budynkiem. Gdzie to jest blisko wszystkich budynków, kurz się dostaje do domów, wszędzie, tak? Ten gruz jak się kurzy, trzęsą się budynki. Strasznie, jest straszny hałas. Burmistrz Kamienia nic z tym nie robi. Na pisma odpisuje w sumie nic, bo to nie można nazwać, że to cokolwiek jest jakieś, nie odpisuje nic. Drogę ciężkie samochody dewastują, bo przewożą ciężkie te betony, tak? Tam jest, nie wiem, powyżej 20 ton ten samochód na pewno wiezie. I z drogą też nikt nic nie robi. Z panem Drelakiem walczymy od 4 lat. Z drogą niestety od 2012 roku. Nic do tej pory się nie zmienia. Pan burmistrz obiecuje tylko remonty, usunięcia i na tym się kończy. Na obietnicach. Jestem mieszkańcem Rarwina od 16 lat. Kiedy to postanowiłem zmienić miejsce zamieszkania ze względu na spokój i bliskość przyrody. Niestety od 4 lat nie zaznajemy tego, ani ja, ani moja rodzina, ani sąsiedzi, ani cała wieś. Przedsiębiorca budowlany, pan Drelak, sprowadził się nielegalnie tu na nasz teren i nielegalnie użytkuje teren Agencji Rolnej, gdzie wykonuje uciążliwe prace, a szczególnie dla środowiska, gdyż kruszy gruz, zwozi ciężkie materiały, a szczególnie w dni powszednie od godziny 6 do późnego wieczora przewozi i niszczy nasze drogi, hałasuje. W tym czasie budynki się trzęsą, ściany pękają, no a mieszkańcy, ciężko im przejść nawet drogą, a szczególnie młodzież, która ma kłopoty z dotarciem na przystanek do szkoły. Najgorsze to, że nikt nie reaguje na nasze postulaty. 3 lata temu przed wyborami na burmistrza, burmistrzowie zadeklarowali, że sprawę rozwiążą w ten sposób, że spowodują wykonanie drogi z drugiej strony wsi na pobrzeżach, gdzie nie będzie kolidowało z życiem mieszkańców. Od 3 lat obietnica się nie spełniła. Pisaliśmy również petycje, na które nie ma żadnych reakcji. Dziwne jest to, że nikt tą sprawą się nie interesuje. Nawet wojewódzki trudno mi określić teraz. Wojewódzka Ochrona Środowiska przyjęła tą sprawę, ale na razie nie widać żadnych efektów. W związku z tym zwracamy się za pośrednictwem
mediów, żeby sprawę nagłośnić. No i w końcu może obudzą się decydenci i zrobią coś z tym problemem. Jesteśmy zdesperowani i uważamy, że tak dalej być nie może.